prezes HKS Siemianowiczanki Mariusz Kozieł. No chyba niespodziewana porażka, niespodziewany wynik w meczu z ósemką Tarnowskiej Góry. Wynik może niespodziewany, jednak widać, że obydwie drużyny zagrały bardzo dobry mecz, bardzo dobre spotkanie i Tarnowskie Góry swoją ambicją naprawdę zaskoczyły nas wszystkich. Siemianowiczanka no, zagrała mecz też można powiedzieć, że dobry, brak skuteczności, natomiast jeżeli chodzi o całe spotkanie, moim zdaniem bardzo dobre spotkanie w wykonaniu obydwu drużyn. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z występu trzech nowych nabytków ukraińskich, którzy wystąpili dzisiaj po raz pierwszy? No jestem zadowolony pod względem taktyki. Moim zdaniem, mimo że nie jestem trenerem, zagrali bardzo dobrze. Wybiegani zawodnicy, na pewno będzie z nich pożytek. Jeden z nich został wyróżniony przez trenera Tarnowskich Gór MVP meczu w drużynie Siemianowiczanki. Także moim zdaniem trafne i bardzo dobra decyzja o sprowadzeniu tych zawodników do Siemianowic. Czy nie było tak, że nasi zawodnicy zlekceważyli rywala? Znaczy trudno mi powiedzieć, czy zlekceważyli. No, jeszcze raz chcę powtórzyć. Bardzo dobre spotkanie, brak skuteczności. Dużo rogów, gdzie powinny być wykorzystane. Dużo sytuacji. No nie wiem, to już należy do trenerów oceniać, czy zlekceważyli, czy nie. Moim zdaniem spotkanie dobre, brakło skuteczności. Proszę powiedzieć, czy ta porażka podziała pana zdaniem mobilizująco, czy może podziałać wręcz deprymująco, bo wiadomo, że no jednak atmosferę w szatni budują zwycięstwa, a tych brakuje w tym sezonie. Myślę, że to jest taki zimny prysznic i dla kadry trenerskiej, dla zawodników powinno to wpłynąć zdecydowanie pozytywnie na tych chłopców i powinni w następnych meczach jak gdyby no, pokazać swoje możliwości, skuteczność przede wszystkim i myślę, że nie będzie źle. I tego życzymy. Dziękuję bardzo.